Halina Konopacka. Zawsze pierwsza, zawsze złota. Dawno, dawno temu. Dla niektórych dawno temu to rok 2000. Ale wyobraźcie sobie, że cofamy się jeszcze o 100 lat, czyli do roku 1900. Było to zimą, a dokładnie 26 lutego. Tego dnia urodziła się Halina Konopacka, która od wczesnego dzieciństwa pokazywała światu swoje liczne talenty. Dobrze uczyła się w szkole, a poza tym grała w tenisa, jeździła konno i na łyżwach, a także pływała. Podobno była pierwszą kobietą w Polsce, która zdała egzamin na prawo jazdy. Pamiętajcie, że wydarzenia, o których opowiadam, działy się ponad 100 lat temu. Po ulicach jeździło wtedy niewiele samochodów, a kobiet za kierownicą w ogóle nie widziano. Ale nasza bohaterka nie przejmowała się tym. Ona zawsze chciała być pierwsza. Pierwsza we wszystkim. Nic dziwnego, że kiedy koleżanki zabrały Halinę na stadion lekkoatletyczny, trener od razu zauważył, że ma ona talent i już niedługo może wygrywać. Nasza bohaterka była świetna, zwłaszcza w konkurencji, którą nazywamy rzut dyskiem. Halina przyszła na stadion z ciekawości. Namówiona przez przyjaciół, rzuciła kilka razy dyskiem i ustanowiła rekord naszego kraju. Żadna Polka nie potrafiła rzucić dalej niż Halina. Nasza bohaterka zaczęła trenować i szybko nadeszły naprawdę wielkie sukcesy. Latem 1928 roku pojechała do Amsterdamu, ale nie na wakacje. Odbywały się tam Igrzyska Olimpijskie. Dokładnie 31 lipca Halina Konopacka wyszła na stadion, żeby walczyć o medale. Dzień był koszmarny, bardzo chłodny, padał deszcz. Zawodnicy brudzili w ogromnych kałużach wody, ale nasza bohaterka była skupiona tylko na jednym. Chciała wygrać. I udało się. Halina Konopacka zdobyła złoty medal olimpijski. Na maszcie pojawiła się polska flaga i zagrano hymn naszego kraju. Był to pierwszy w historii medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Przez kilka lat Halina wygrywała prawie wszystkie zawody w rzucie dyskiem na całym świecie. Była pierwsza, bo zdobywała pierwsze miejsce. Była złota, bo zdobywała złote medale. Halina Konopacka odnosiła sukcesy nie tylko w sporcie. Pisała wiersze, podróżowała. Wyszła za mąż za Ignacego Matuszewskiego, znanego polskiego polityka. Nasza bohaterka pomagała innym, robiła wiele bardzo ważnych i potrzebnych rzeczy. Ale nadszedł rok 1939. Bardzo trudny i smutny rok. Wybuchła II wojna światowa. Wojska Adolfa Hitlera, który był bardzo złym człowiekiem, zaatakowały Polskę. Armia Hitlera była tak silna, że bez pomocy innych krajów nie mieliśmy szans się obronić. Kiedy stało się jasne, że wróg zaraz zaatakuje naszą stolicę, czyli Warszawę, ludzie bardzo się bali. Przerażenia nie kryli też polscy politycy, czyli prezydent, premier i ministrowie. W Warszawie, w największym polskim banku, przechowywano ogromną ilość złota. Około 80 ton. Był to wielki skarb wszystkich Polaków. Niestety, niemieckie wojska mogły nam ten skarb ukraść. Nasi rodacy musieli działać. I to szybko. Halina Konopacka razem z mężem i grupą ludzi, dla których Polska była bardzo ważna, wymyślili sprytny plan. Zebrali wiele samochodów ciężarowych i autobusów, zapakowali do nich złoto, które było ukryte w wielkim skarbcu i postanowili wywieźć je bardzo, bardzo daleko. Do Francji. Pamiętajcie, że trwała już wojna. Spadały bomby, żołnierze strzelali z karabinów, jeździli czołgami, niszczyli polskie miasta. Dlatego przewiezienie takiej ilości złota było bardzo niebezpieczną misją. Halina Konopacka, jej mąż i ich przyjaciele wymyślili naprawdę mądry plan.
Najpierw pojechali na wschód, żeby oddalić się od Warszawy, potem na południe, do Rumunii. Tam było bardzo niebezpiecznie. Wojna szalała już w wielu miejscach w całej Europie. Poza tym Niemcy zorientowali się, że złoto zostało wywiezione z Warszawy i ruszyli w pościg. Ale Halina Konopacka, która prowadziła jeden z samochodów ciężarowych wypełnionych skarbami, była już daleko. Z Rumunii polski majątek trafił do kolejnego kraju, czyli do Turcji. Potem przebył jeszcze bardzo daleką drogę, aż bezpiecznie znalazł się we Francji. Ten wielki polski skarb, który ważył tak wiele ton, przewieziono najpierw ciężarówkami, potem pociągiem, a na końcu statkami. A gdyby nie Halina Konopacka, ta trudna misja zapewne by się nie udała. W czasie dalekiej drogi nasza bohaterka zgubiła swój złoty medal olimpijski, ale polskie złoto dowiozła na miejsce i dzięki temu odniosła kolejny sukces. Halina zawsze była pierwsza i zawsze była złota.